Hej, witajcie na napisach końcowych. Pogadamy sobie dzisiaj o The Game Awards. Zebraliśmy wszystkich ludzi, jakich znamy, którzy grają więcej niż jedną grę na raz. Generalnie... Nie, no ja nie gram więcej niż jedną grę na raz. Jak to nie? Ja myślałem, że jak tu telefon, tu Game Boy. Tu właśnie tam... telefon, tu jedną ręką Switch, tu wiesz. Ja gram w jedną grę, przepraszam. Więc pogadamy sobie dzisiaj o The Game Awards z zaznaczeniem, że pamiętajcie, nie jesteśmy portalem, który się profesjonalnie za pieniądze zajmuje przechodzeniem gier i recenzowaniem ich, więc cała masa z tych tytułów nic nam nie mówi, oglądaliśmy trailery, niektóre wyglądają fajnie, o tym sobie pogadamy, ale wiele z tych nagród, które zostały wręczone, to są gry, w które nie graliśmy siłą rzeczy, bo jak mówię, to nie jest coś, co robimy na co dzień, ale jest wystarczająco dużo takich tytułów, które nas interesują, zarówno tych nagrodzonych, jak i tych zapowiedzianych, że uznaliśmy, że można z tego złożyć materiał i oczywiście was będziemy zachęcać do dyskusji w komentarzach. Więc pierwsza rzecz, zanim zaczniemy w ogóle omawiać nagrody czy trailery, pogadajmy sobie o czymś, co jest, wydawałoby się kontrowersyjne i o czym się w sumie nie mówi, czyli o tym, jak przyznawane są The Game Awards, dlatego że to jest trudny temat w gamingu, jeśli chodzi o nagrody, dlatego że gry po pierwsze są znacznie młodszym medium niż na przykład filmy, więc nie wykształciła się Akademia Gier, gdzie i tak, umówmy się, problem, jak bardzo skostniała była Akademia Filmowa, to przez długie lata się ciągnie jeszcze. Na siłę rzeczy nie ma tego całego warsztatu, gildii reżyserów i tak dalej, nie ma tego podziału, gdzie możesz to wszystko zebrać. No to cię nie wykształciło, wiadomo, jak były recenzowane gry przez lata. Mało tego, gry są też o tyle problematyczne, że film trwa 2 godziny. Generalnie. I jeden członek Akademii może obejrzeć wszystkie filmy w kategoriach, w których będzie głosował. Jakby to jest jakiś czas, ale to nie jest nie wiadomo ile. W przypadku gier, no to umówmy się, to jest nierealne, żeby ktokolwiek z takiego jury przeszedł nawet wszystkie tytuły, które są nominowane. To nie ma takiej opcji po prostu. Więc przez to jest to znacznie trudniejsze. I w przypadku, skończę tylko mówić, jak to działa, w przypadku Game Awards jury dobiera nominacje. To jest generalnie ponad 100 krytyków growych, którzy są tam z najróżniejszych działek, którzy dobierają nominacje. Po czym oni na to głosują, ale dodatkowo 10% głosu jest z internetowego głosowania. Co jak wiemy, ostatecznie zawsze kończy się konkursem popularności, ale w przeciwieństwie na przykład do Golden Joystick, który jest tylko i wyłącznie internetowym głosowaniem na nagrodę, tutaj jest tylko ten ogonek, powiedzmy, uwagi, jeżeli coś się zmieni. No i moje pytanie do was, jak wy widzicie zasadność takich nagród, ewentualnie jak wyglądałyby lepiej, gorzej, jaki jest z tym problem, bo... Czy wydaje mi się, że idealną sytuacją, taką absolutnie idealną na tym etapie byłoby, gdyby po prostu 100% tych głosów to byli ludzie, którzy są w branży, przede wszystkim dlatego, że ludzie zajmujący się tym zawodowo, tak? Również dlatego, że... Generalnie, jeżeli jesteś osobą zajmującą się zawodowo grami wideo, to prawdopodobnie, jeżeli któraś z tych gier jest ważna, to przynajmniej wiesz, o co chodzi, przynajmniej widziałeś, jak ona wygląda, przynajmniej wiesz, jakie ma znaczenie, jakby zajmujesz się tym zawodowo. O co dużo trudniej w przypadku jakby publiki, która no, siłą rzeczy głosuje prawdopodobnie na swoją ulubioną rzecz po prostu akurat w tym momencie, co często oznacza, że po prostu gry, które mają dużą fanbazę, będą miały większą liczbę głosów od użytkowników niż nawet lepsza gra, która jest po prostu ma mało fanów i tak dalej, bo jest indykiem na przykład, nie? Przy tym to, że to jest tylko 10%, to i tak uważam, że jest naprawdę bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, twórcy chcą nakręcić popularność takiej gali, chcą, żeby ludzie to oglądali, więc chcą, żeby ludzie głosowali wcześniej, żeby jakby nakręcić też marketing wokół tego, żeby studia pisały na swoich fanpage'ach, hej, głosujcie na naszą grę i tak dalej, w ten sposób jakby zbudowały zasięg, więc fair enough dla mnie. To 10% to jest tyle, że nawet zakładam, że chodzi o to, że nawet gdyby 100% ludzi zagłosowało na jedną tylko grę z tych pozycji, które i tak są wybrane już przez specjalistów, tak? Gdyby 100% ludzi zagłosowało na tylko jedną z nich, to ona by otrzymała tylko 10% głosów ostatecznie, co i tak wydaje mi się, że jest, że żadna gra jakby nie dostanie tej nagrody wbrew ekspertom, wbrew tym ludziom z tej akademii, powiedzmy, więc wydaje mi się, że to jest w porządku. Wydaje mi się, że to jest i tak dużo lepszy pomysł niż zrobienie typowego konkursu popularności. Ja też lubię BAFTA Games, dlatego że tam też jest... Tam chyba jest osobna nagroda od publiczności, tak, a nagrody wybiera jakby BAFTA, jak nazwa wskazuje, ale... I oni tam mają takie bardziej europejskie podejście, trochę mniej jest takich dużych komercyjnych tytułów, a jak są, to zwykle to takie naprawdę wyróżniające się, a więcej jest gier, o których w życiu nie słyszałem, ale ktoś uznał, że są naprawdę dobre. A jeszcze co do tej drugiej rzeczy, o której mówisz. Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że... Może przede wszystkim tego, że
gry są w porównaniu na przykład do filmów dużo mniej konkretnym medium niż w kwestii formy, niż filmy. I jasne, to jakby może brzmieć jak duże uogólnienie, ale generalnie jeżeli oglądasz film, to zawsze możesz to zdefiniować jako okej, to jest nagrana rzecz, która trwa jakiś tam określony czas, powiedzmy do kilku godzin, tak? Która oglądasz po prostu obraz, tak? I ma, oczywiście narracja może być różna, temat może być różny i tak dalej, i tak dalej. To jakby gry jako medium mam wrażenie, że mają dużo większy zasięg, dużo większe jakby... Można zupełnie różne rzeczy zrobić za pomocą gry. To może być coś, co jest bardzo zbliżone do filmu, jak interaktywny film, o czym jeszcze pewnie pogadamy dzisiaj przy okazji jednego z tytułów, ale to może być coś, co będzie kompletnie po prostu jakąś taką abstrakcyjną sztuką, która ma wyciągnąć z ciebie jakieś emocje i tak naprawdę nie ma żadnej narracji w środku i tak dalej, i tak dalej. Jasne, jakby nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto uważa, że tak, wszystkie filmy to Marvelki czy coś tam. Jasne, oczywiście tak, filmy też mają całą gamę rzeczy, ale to co gamę jakby rozwiązań i sposobów przedstawiania treści historii czy czegokolwiek, co tam jest, ale tak jak Oskar mówił, film to generalnie jest coś, co siadasz i oglądasz 2 godziny i zapoznałeś się z tą rzeczą, tak? Mhm. A gra to może być MMO, w której jakby jak ocenić MMO i w jaki sposób zrecenzować MMO. Częścią MMO jest to, że grasz z innymi ludźmi, towarzystwo, które jest. Częścią filmu nie jest to, że siedzisz na sali filmowej, kinowej i wokół stoją inni ludzie, oni jakby nie są częścią filmu, tak? Więc trudno jest to ocenić, trudno jest jedną grę przyróżnić do drugiej często, więc wydaje mi się, że to sprawia, że ciężko jest znaleźć takie grono, które po prostu zna się na grach na tyle, żeby każde możliwe podejście do gier wideo ocenić w odpowiednio kompetentny sposób, ale myślę, że dojdziemy do tego miejsca, bo już tak czuję, że wiesz, tak jak wiemy o tym, że pociąg kiedyś przyjechał na stację, tak wiemy, że kiedyś był Mario, kiedyś były pojedyncze piksele wyświetlające, strzelające do pojedynczych pikseli statków kosmicznych i tak dalej, i tak dalej. I ta historia gier zaczynamy być coraz bardziej świadomi historii gier jako medium i wydaje mi się, że to jest... Że po prostu musimy to wypracować i tyle, jako ludzkość. Gry się dużo szybciej zmieniają jednak jako medium niż filmy na przykład. Nie? Filmy mają dużo bardziej tradycyjnych rzeczy. Jak patrzymy na gry sprzed 10 lat, a te, które są dzisiaj, nie, to tam te skoki jakościowe i pod względem narracji, pod względem podejścia do tego. Zresztą mamy tą multigatunkowość, nie? Jak mamy film, no to najczęściej jest jakiś gatunek, nie? Tak jak mówisz, on ma jakieś zamknięte ramy, można go badać jako część jakiegoś gatunku, no ale to jest jednak nie na tylu poziomach działa jak gry, nie? Gry mają jeden, że mają jakiś gatunek, mamy na przykład western, ale do tego mamy jeszcze właśnie, może to być MMO, może to być platformówka, TPP, FPP, nie? I masz tych podziałów, masz dużo więcej, nie? I ciężko do tego podejść, bo to też masz zupełnie inną imersję, nie? Czy grasz w przygodówkę, czy grasz w jakąś strzelankę, czy grasz w jakieś LOLa, nie? To są zupełnie inne podejścia do gier, no i też nie zestawisz tego ze sobą, nie? No bo jak zestawisz ze sobą właśnie LOLa na przykład z Apexem, nie? Albo coś takiego. No to jest akurat ten łatwiejszy przykład, nie? LOL z Apexem, no okej. Okay. Niby, ale wiesz, ale jeśli chodzi o to, jak gra wygląda, nie? Zostaw Lola, a jak zostawisz Lola z Uncharted na przykład. No właśnie, tego typu filmowe gry. Tak. Ale wiesz, o to mi chodziło, że to masz to połączenie, nie? Że to są jednak MMO w jakiś sposób, nie? I te gry sieciowe, ale znowu, wiesz, sposób rozgrywki jest zupełnie inny, nie? Film jednak zawsze będzie filmem, zawsze będzie tą narracją, która się opowiada jakąś historię, a tutaj już masz zupełnie inne podejście, nie? Bo masz gracza, który tym operuje, nie? I no, wygląda to zupełnie inaczej. Ja tutaj chcę kontrowersyjnie obronić te 10% dla graczy. Jasne, rozumiem ideę tego, żeby to nie było w pełni. Na pewno nie nominacje. Jakby nominacje, gdyby szły po stronie graczy, to wszystkie indyki by wyleciały do kosza. To jakby nie ma o czym mówić. To jest... I dlatego nawet Golden Joystick, który ma ostateczny wybór przez graczy, i tak nominacje robi przez jury, bo tutaj jakby nie byłoby o czym mówić. To tak jakby do Oscarów byłyby nominacje przez Popular Vote, nie? No to same Marvelki by były. Gdyby dać Oscarach już chociaż ten motyw, że my wybieramy, ale tam nie ma Marvelku. Oscary wszystkie wtedy, no come on. Więc wiadomo. No, ale wiesz, nawet w tym roku miał być, kurczę, Far Crya 6 pewnie nominowanego w kilku kategoriach, bo ludzie... Kurczę, to jest Far Crya 6 nominowany jako najlepsza gra akcji, co tak, spojrzałem, tak, 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 ale wiesz, ale miałby nawet nagrodę, bo to jest z tych trzech gier, w które ludzie zagrali, wiesz, większość Jasne. Ludzi po prostu zagrała. Aczkolwiek, kiedy już są te nominacje, to wydaje mi się, że głos ludzi jest o tyle istotny. Właśnie dobra, niech to nie będzie niewielki, bo różnica między filmem a grą jest taka, że jak film oglądasz, no to jednak naprawdę rzadko jest ten motyw, kiedy myślisz, wyjdę z kina, nie mogę oglądać, jest beznadziejny, wyłączam, nie jestem w stanie oglądać. Jest to dużo rzadziej niż w przypadku gry, której nie ukończę. Jest to dużo... I w momencie, w którym masz tą grę, którą masz do niej ten taki emocjonalny stosunek,
że dalej w nią grasz, powiedzmy, że to jest te MMO, w które dalej grasz, że to jest ta twoja sieciówka, strzelanka, czy cokolwiek, na którą poświęcasz wiele godzin i to jest ten najpopularniejszy tytuł, to mi znacznie więcej mówi niż w przypadku filmów, który po prostu obejrzeliśmy najnowszego Marvelka i głosujemy na niego wszyscy. Jasne, to nie jest super wytyczna, najlepsza, ale ona nie jest bez... Popularność gier ma, wydaje mi się, mimo wszystko znacznie większe przełożenie na ich jakość niż w przypadku filmów. Jasne, promocja robi dużo, żeby tę grę wypchnąć, żeby ją sprzedać w ogóle, ale jednak umówmy się, to nie jest tak, że gdyby ludzie głosowali, to by wygrał Cyberpunk, bo jednak wszyscy już wyrobili sobie o nim zdanie i wiedzą, jaki był zjechany. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że przy niektórych kategoriach wręcz bym powiedział, że to, że ten udział publiczności jest istotną wskazówką. I mówię tu o kategoriach w rodzaju tam community support albo tej ongoing, gdzie zakładam, że w momencie, w którym mówimy o community support, to zakładam, że to, że dana gra dostała w tych 10% od publiczności dużo, to będzie dobra wskazówka dla ludzi, którzy dla tych 90%, znaczy dla ludzi, którzy te pozostałe 90% jakby głosują, tak? Czyli dla ekspertów. Bo jeżeli gra ma słabe community support, to prawdopodobnie nawet jak będzie bardzo popularna, to część ludzi po prostu pokaże faka im zamiast zagłosować na community support w tym momencie. I to jest w przypadku niektórych z tych kategorii, takich, które nie są koniecznie związane z najlepsza gra akcji, najlepsza narracja, czy coś takiego, zwłaszcza w przypadku takich właśnie, jak mówię, jak community support, jak ten ongoing, czyli o jakby ciągłym wspieraniu gry i tak dalej, to wydaje mi się, że tutaj jest dużo cenniejszy ten głos, więc tak. No, zobacz, taki World of Warcraft, gdyby był nawet nominowany z jakiegoś powodu, mimo tego, jak jest popularny, nie wierzę, że ludzie, którzy nawet grają w World of Warcraft, by głosowali na World of Warcraft, gdyby mieli okazję w wielu miejscach, bo po prostu widzą, jaki bajzel tam jest na przykład. Ale dlatego ja jestem wielkim fanem tego, że jak masz taki właśnie tego typu plebiscyt, to masz oddzielną po prostu kategorię na nagrody dla fanów, nie? I dla społeczności. Bo to jednak pokazuje ci tą różnicę. Nie, to jest tak jak wiesz, na pomidorach, nie? Gdzie też masz, o, fani przyjęli ten film ciepło, krytycy go zjechali, nie? I ci mają w jakimś stopniu rację, nie? Bo to jednak albo podchodzisz emocjonalnie, albo podchodzisz technicznie. Tak, tylko albo podchodzisz, no wiesz, że krytycy podchodzą do tego bardziej technicznie, nie? Oni tych gier przejawiają dziesiątki w ciągu roku, nie? I mają zupełnie inne spojrzenie na to właśnie z tego punktu widzenia, jak narracja jest prowadzona i ogólnie tego typu rzeczy, a gracz, który więcej emocji poświęca tej grze, którą już kupił, nie? Którą ma tam te kilka gier tylko do zagrania w roku, no to inną zupełnie inaczej do tego podchodzi, nie? Emocjonalnie, bo inwestuje swój czas w to, który jest jego osobistym, nie? To nie jest jego czas pracy, za który ci płacą i później oceniasz tą grę, tylko i podchodzisz do takich gier inaczej, nie? Bo jednak wydałeś kasę i jak cię wciągnie, to już masz inne podejście do tego. Ja właśnie bardzo lubię to właśnie rozróżnienie na nagrody od fanów i od krytyków, nie? Bo jednak umówmy się, te 10% nawet, no może czasami zrobić różnicę, nie? Jak mamy, nie wiem, te gry jakieś tam, wiesz, azjatyckie, gdzie te community są takie bardzo zwarte, bardzo potrafią docisnąć. Nawet jeżeli 100% zagłosuje za jedną grą, to cały czas to nie przeważy ci, jeżeli... To może być tak, że tylko rozstrzygnięcie, kiedy masz zbliżone głosy jury. Kiedy masz po prostu jedni uważają jedną grę, drudzy drugą i wtedy fani przekierowują. I nie uważam, żeby to było złe, szczerze mówiąc. To przepchnięcie na jedną czy drugą stronę, nie sądzę, żeby było coś w tym nie tak. Jakby wydaje mi się, że to jest, że nie bez powodu The Game Awards istnieje tak długo i miał już tyle rozdań i wypracowali ten kompromis w ten sposób, bo wydaje mi się, że ten moment, w którym fani są aż tak zaangażowani, że okej, nie wygrają ci żadnej gry, ale są w stanie przebić głos jury, który i tak już musi być mocno faworyzować tą grę, to jest okej. Okay. No. Nie, ja się zgadzam z Pawłem zupełnie, że te 10% to jest ta najlepsza ugoda, jaka może być w tego przypadku plebiscycie, nie? Żeby dać trochę głosu, oczywiście to pójdzie też w stronę reklamy, tak, zainteresowania, a nie będzie miał aż takiego wpływu na wynik, nie? Że po prostu jakaś gra jest super popularna, nie wiem, jak Strażnicy Galaktyki w tym roku. Niektórzy jednak, wiesz, fani inaczej podchodzą do takiego produktu Marvela, który znają z innych mediów też, niż do gier, które... Wiesz, mogłyby gdzieś tam przelecieć bokiem, jak na przykład Deadloop. Ale cały czas załóżmy, że to jest wybór między dwoma grami bez 41% wtedy od krytyków gra by nie wygrała, nawet jeżeli całe 10% poszło z drugiej strony. Tak, jasne. No dobra, to właśnie pogadajmy sobie o tych nagrodach. Tak jak mówię, nie graliśmy we wszystkie gry, nie jesteśmy zawodowymi recenzentami, ale przejdźmy te, które nas jakoś interesują, więc
idziemy od góry. Gra roku i widzę na pewnym miejscu, jak jest to kontrowersyjne, jest It Takes Two. Gra, w którą ja nie grałem. Kiedyś wpadłem do Łukasza i Marty razem, akurat z Radkiem byliśmy. I no, widziałem chwilę, jak Radek grał z Martą w to. I obu nam ta gra się bardzo podobała. Tak, to, no, jest... to było takie przyjemne. Ja się nie spodziewałem, wiesz, Marta tak odpala i ja mówię, no jakaś tam, wiesz, dla dzieciaku gierka, nie? Plastelinki biegają. A to jest tak imersyjne, tak twórcze, tam tyle rzeczy możesz robić, wow. To jest taki Portal 2 dla sterydach. Ja pamiętam, jak się w Portal 2 fajnie grało dwie osoby, jak się kombinowało tymi łamigłówkami. Tutaj każdy poziom jest inny po prostu i wydaje mi się, że to takie rozczarowanie niektórych środowisk w kwestii tego, że to wygrywa, jest takie, że nie zdają sobie trochę sprawy, kim jest dzisiejszy przeciętny gracz. Jeżeli popatrzycie sobie na to, kim jest przeciętny dzisiejszy gracz, to nie jest ta osoba, która była to, nie wiem, 10 czy 15 lat temu. Przeciętny gracz dzisiaj ma około 34 lata, przynajmniej jedno dziecko i gra kilka godzin w tygodniu. Więc taka gra dla niego, dla grania z dzieckiem, dla grania z partnerem, partnerką, właśnie w dwie osoby, bo ona jest do tego... Musisz mieć drugą osobę. To jest w ogóle super, że jeszcze masz tę grę w czasach, kiedy ja cały czas narzekam na to, że gry są tworzone tak, żebyś mógł grać solo. Nawet zapisać się na kolejkę, ale grać w grze solo. A tu gra, która absolutnie zmusza cię do współpracy z drugą osobą i jest tak doceniona i widzę, jak ona działa. Super. Wiesz co, wydaje mi się, że mówimy o grze roku, tak? I myślę, że warte takiego wyróżnienia w przypadku takiego medium jak gry są tytuły, które robią coś nowego, coś zmieniają. A jakie tytuły coś zmieniają? Zwykle nie kolejna Forza, kolejne wyścigi, kolejny Assassin's Creed, kolejny Call of Duty, kolejne wielkie tytuły, które siłą rzeczy muszą zadowolić tą masę klientów, którzy już istnieją. I okej, spoko, jakby to ja lubię duże tytuły w grach, jakby nie mam problemu z tym w żadnym wypadku. Ale myślę, że takie oczekiwanie przez niektórych komentatorów, czy niektóre media, że o, dlaczego ta wielka gra nie dostała, tylko jakaś mała gra dostała. Właśnie o to chodzi. Zwykle w tych małych, niezależnych grach, gdzie ktoś wkłada serce w to, żeby stworzyć jakiegoś... Nie mówię, że w dużych grach ludzie, twórcy, przede wszystkim deweloperzy nie wkładają serca, ale w małych grach często dzieją się znacznie bardziej ciekawe rzeczy. W tych takich grach małych, grach średniego szczebla, one często... na wielu jakby frontach nie domagają w jakiś sposób, bo tu gameplay jest nie do końca, tutaj, nie wiem, wizualnie nie są aż tak ciekawe, albo wręcz są bardzo ciekawe wizualnie, bo twórcy nie mogą sobie pozwolić na wysokobudżetową, fotorealistyczną grafikę, więc idą w kierunku charakterystycznych jakichś rzeczy, pixel artów i tak dalej, i robią coś nowego zupełnie, co mniej ich kosztuje, ale jest bardziej pomysłowe, więc to, że została doceniona gra, która jest mniejsza, ale robi coś interesującego po prostu i kompletnie nie rozumiem tam podobanie na przykład Forcy jako, okej, fajnie, że Forca istnieje, dobrze, że jest fajna, ale jakby czy Forca część 640 to jest naprawdę gra, która cokolwiek zmieni na rynku? Tak, ale dla Forcy... i dostała nagrodę właśnie za to, co zmienia na rynku, ale dojdziemy do tego. No właśnie, to się kieło, tak, bo często to jest tak, że wiesz, nie wiem, są aspekty, tak jak na przykład wysokobudżetowe gry często puszują grafikę, robią po prostu nowy krok w kwestii fotorealistycznej grafiki. I za to powinny być doceniane, oczywiście. Ale wydaje mi się, że gra roku to jest nagroda, której fajnie dać właśnie coś takiego, takiemu, co jest mniejsze trochę. I swoją drogą, prawdopodobnie napisy końcowe zostały już pozwane przez Take-Two Interactive, które pozwa wszystkie rzeczy, które mają Take-Two w nazwie, łącznie z tą grą. Więc skoro jesteśmy przy demonetyzacja, zrobiłem wam demonetyzację teraz na kanale. Fuck, YouTube to wykrywa, więc przepraszam, już za późno. Oskar, musisz odcenzurować teraz. Będziesz rozmazany w tym momencie. A ja jeszcze tylko tego właśnie wracając do tej gry roku, no to kurczę, z tych wszystkich, które tutaj, bo grałem w kilka gier, które tutaj były nominowane i które dostały jakieś nagrody, no to właśnie It Takes Two to była, wiesz, taka gra. Wygląda najoryginalnie, absolutnie. Tak, najoryginalnie, ale wiesz, to była ta gra, gdzie odpaliłem, nie wiedziałem nic o niej, nie? I nagle mówię, wow, to jest coś, co chcę przejść. Ja siedziałem obok chwilę i stwierdziłem, dosłownie wracam i tak dalej. To jest gra, która, wiesz, grasz z kimś z boku, ktoś siedzi też spadem, nie? I czujesz, że wow, musicie w to razem grać, nie? Musicie sobie pomagać. Tak. Czujesz, że to jest takie doświadczenie, nie? Świetna gra dla kumpli, dla par, dla rodziców z dziećmi, po prostu wszystkie te opcje, gdzie musicie logicznie cały czas skombinować, jak ten poziom przejść. I wygląda przepięknie. Właśnie chciałem to powiedzieć, nie, że to nie jest tak, że to jest po prostu, wiesz, ma dużą grywalność, możesz z kimś się pograć, otwiera cię to, wiesz, na nowe opcje tego grupowego, wspólnotowego grania, ale ta gra przede wszystkim wygląda bardzo ładnie, nie? To nie jest tak, że ona jest na odpierw zrobiona, żeby po prostu być, tylko ona ma wyglądać i wygląda.
Teraz będę zbiorczo przy grach, bo raczej o tym gadamy, więc dwie statuetki, reżyseria i kierunek artystyczny w przypadku Deathloop. Nie grałem w Deathloop, ale widziałem kierunek artystyczny tej gry, bo jakby długo się interesowałem, jako że tak jak Radek, że to jestem fanem... fanem... Jezu, jak się nazywa? Dishonored. Arkane. Dishonored. Aha, no tak, studio. Gier Dishonored, tak? Żeby nie, o studio powiedzieć, ale tak, Dishonored. I wiem, jak oni tworzą poziomy na przykład. Natomiast no, jeszcze nie miałem okazji zagrać w Deathloop, no, ale gra wyglądała fenomenalnie na wszelkich możliwych pokazówkach, jeśli chodzi o to, jak wygląda. Ty miałeś okazję zagrać. Tam była Kena nominowana też i trochę liczyłem, że Kena dostanie to jako ta produkcja z malutkiego studia, które się pojawiło znikąd i nagle zrobiło grę, która jest... w którą Sony zainwestowało też reklamę, więc jest jakby dużo bardziej rozpoznawalna, nagle się stała. Trochę liczyłem na to, że Kena dostanie tą nagrodę, ale Deathloop jest jak najbardziej w porządku, jeżeli chodzi o art direction, zdecydowanie ja, super. Ja Deathloop jeszcze nie przyszedłem, ja sobie to zostawiam gdzieś tam na styczeń, żeby spokojnie naraz zaliczyć, nie? Ale trochę pograłem i mówię, wow, kurczę, to jest troszkę, wiesz, ja wiem, czemu duża część ludzi była zawiedziona tym tytułem, bo spodziewali się, że to będzie Dishonored, tak, nie? A to jest bardziej Souls-like, w tym stylu, nie, że tam musisz mocno drenować swoje umiejętności, żeby być coraz lepszym, żeby zapamiętywać to, jak tam te poziomy wyglądają, co chwila ginąć i uczyć się czegoś z tej śmierci, nie? I ja nie jestem fanem Soulsów, ja się strasznie szybko denerwuję i jak ginę, to jest masakra. Ale tu mi się strasznie to podobało, nie? Bo ten świat jest piękny, jest zaprojektowany fantastycznie. No ten, tak jak dostało za ten kierunek artystyczny nagrodę, no bo ta gra wygląda przepięknie. Fabuła jest bardzo fajna, postacie są super napisane. Dlatego też za reżyserię, bo tak, ta idea tak. Z umieraniem i ciągle uczeniem się, ale... Jednak trochę ale to jest inaczej cały działa. Czas połączone fabułą, nie? Tak, bo czas w Soulsach to po prostu giniesz i próbujesz, bo jest trudne, a tutaj to jest fabuła, która polega na tym, że wpadasz w tę pętlę i... Tak, i wiesz, jednak jak wracasz cały czas do tych samych poziomów, poznajesz cały czas no, te same pomieszczenia, nie? I musisz się jej uczyć, no to trzeba je było zrobić naprawdę tip-top, nie? To nie jest tak, że przeskoczysz z następnego poziomu do następnego, nie? Masz ograniczoną przestrzeń, której się uczysz cały czas. Ona jest obszerna, ale cały czas ją widzisz, nie? I jak wiesz, jakbyś normalnie widział źle zaprojektowane te poziomy, to byś się zżygał w którymś momencie, nie? Już byś nie mógł na to patrzeć, a tutaj cały czas coś nowego poznajesz i to jest super, tak jak wygląda zjawiskowo. Muszę wspomnieć, chyba nikt z nas nie grał w Resident Evil Village, ja cały czas trzymam to na półce, bo ja lubię Resident Evil. Ja też mam do zagrania, nowe. Cały czas leży. Ale nie, natomiast o Lady Dimitrescu jakby przez popkulturową osmozę wszyscy wiedzieli wszędzie. To jest coś, co... I rozumiem, że to jest sam design postaci, ale też jakby no, bez tego jakby pewnie została przedstawiona, to nie byłoby wszędzie tej postaci, we wszystkich memach mógłbyś nigdy nie słyszeć, czym jest Resident Evil, a widziałbyś tę postać, więc jak najbardziej rozumiem, czemu aktorka dostała tutaj za kreację aktorską, bo no, tak jak mówię, nie tak często pojawia się postać, która tak bardzo wpierdala się w popkulturę nawet do ludzi, którzy nie mają pojęcia o danym tytule. Ja w ogóle ten, ja mam Village, które czeka na też, zagranie, też, tak. Ale ja tak jak Paweł, ja się boję się bać w grach, szczególnie takich. I to czeka, wiesz, ja oglądałem połowę gry, obejrzałem na YouTubie, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda w ruchu. Mhm. Nie, i się wciągnąłem, bo to jest naprawdę fajna fabuła. I jest straszna momentami, ale właśnie Lady Dimitrescu i wszystkie te inne postacie, które są wielkie, które są dziwne, to jest przerażające i też się nie dziwię, że dostała. No, też ona dostała za swoje popkulturowe bytowanie przede wszystkim, nie? Ja myślałem, że się boję, ale jak zagrałem w ten remake Residenta 2, już trójeczka u mnie też leży, bo była jak na jakiejś przecenie, to stwierdziłem, że te gry mnie strasznie kręcą i ten motyw, jak nie wiesz, który zombie wstanie. Ale to jest inny rodzaj strachu. Ja przeszedłem dwójkę i trójkę te zremakowane i jednak... Znaczy, na pewno grałem w Biohazard, który jest podobno nawet straszniejszy niż Village. A to ja nie grałem. I tak, na pewno dodaje dużo widok z pierwszej osoby. To trzeba przyznać. Z zupełnie innej beczki, że tak powiem, graliście w Isolation, w sensie Aliena Isolation. Chwilę grałem. To jest taka gra, która... 6 godzin siedzieć pod stołem musiałem, bo się bałem. Tak, jest według mnie arcydziełem, w sensie oddaniu klimatu obcego. Tak, tak, że naprawdę się go boisz. Ale wow, to jest po prostu... Nie jestem w stanie w to grać, absolutnie nie jestem w stanie po prostu grać w tę grę. No ja szacun, jak ktoś jest. Aż tak nie mam, ale no, najgorsze jest to na początku. Mówisz tylko w stacji, nic się nie dzieje. I ja wiem, że tego obcego jeszcze tu nie ma w tej grze. Ale jakby sam ten klimat, gdzie po prostu chodzę po pustych korytarzach, nikogo kurwa nie ma i tak dalej. Zwykle tak mam do pierwszego. Do pierwszego tym, co sobie wyobrażam, nie? A nie wiesz. Pamiętam, jak grałem w doskonałą część Dooma, czyli Doom 3, czyli gówno straszne, ale pamiętam, jak grałem w to i byłem tak zdygany tym, co się zaraz wydarzy,
że po prostu jakieś otworzyłem drzwi i jakiś człowiek powiedział hi, to o! Jak tylko zaczęły wychodzić potwory, to nagle padło i nie było problemu. Tak się czasem dobra. Właśnie, skoro mowa była o Forcy, to audio i kreacja dźwięku do Forcy, to samochodówki często dostają. Wiesz, to wysokobudżetowa gra musiała dostać jakieś techniczne. Najlepsza sportowa gra wyścigowa Forza. Dla jasności, Forza Horizon 5 jest fenomenalną grą. Miałem okazję chwilę dosłownie w nią pograć. Wygląda przecudownie. Jest super relaksująca. Jest mega relaksująca. Po prostu to, jak ja nie lubię wyścigówek. Nie jestem fanem tego w ogóle. Ale ta gra jest super relaksująca. A chcę pogadać o jednej nagrodzie, a propos której mówiliśmy, kiedy robią coś nowego. To jest innowacje w dostępności się nazywa. Otóż Forza Horizon 5 wprowadziła coś, co jebnęło mnie w twarz, jak to jest możliwe, że w XXI wieku to jest nowość i to jest w ogóle coś, czego nie było, czyli wsparcie dla osób niesłyszących. Masz osobę, masz normalnie, możesz sobie to odpalić i masz osobę, która chyba amerykańskiego języka migowego używa konkretnie. To i tak jest, wiesz, nie możesz mieć wszystkich języków migowych, ale chociaż jeden jest wprowadzony. I myślisz sobie, wow, to nie tak, że to było coś trudnego, to nie tak, że nagle w tych wszystkich grach, które graliśmy do tej pory, nie można było tego wprowadzić, ale nagle jest ten jeden tytuł, którym pomyśleli, że ej, może dajmy to wsparcie, może jakby same napisy jakby nie zawsze oddają wszystko, co masz, bo nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić. I mnie to absolutnie rypnęło, że ktoś o tym pomyślał, kiedy to już powinno być coś, o czym dawno pomyślano. No to fakt. Więc to jeśli chodzi o Forcę. Poza tym jakby tutaj już oddaję wam głos, bo są różne inne gry, których mam z nimi pojedynczy styczność. Tak jak wspomniałeś, Kena dostał oczywiście za najlepszą grę indie. Tak, ciekawi mnie bardzo. To jest to, co mówiłeś wcześniej, nie? Że fajnie, że dostała tą grę indie. Art Direction wydawał mi się... w sensie art direction w tej grze jest fenomenalny, nie? W sensie to, jak ona wygląda, jest fenomenalne, ale jednocześnie jakby rozumiem tę sytuację, w której Deathloop jest zdecydowanie bardziej oryginalny, bo to Kena to jest po prostu film, Pixara, tak, nie? Pixara, więc tak, i prawie tak, zrobiony tak, jak do tej pory nikt jakby nie zrobił filmu Pixara w grach wideo, mam wrażenie, ale rozumiem pójście w Deathloop, nie? No są te oczywiście te dwie kategorie, które prawdopodobnie Oscara ucieszą, czyli nagrody dla Finala za Best Ongoing Game i Best Community Support, dobrze pamiętam? Czyli najlepsze wsparcie społeczności i najlepszą grę trwającą. Najlepiej wspieraną tytuł, tak? Najlepiej wspierany tytuł. Znaczy, patrząc na to, co się stało z tą grą w tym roku, no to bym się zdziwił, gdyby było inaczej, bo ta gra totalnie eksplodowała. Patrząc na to, ta gra jest już 9 lat na rynku, ale to, jaki ma nagle surge popularności, jak to się wiąże z tym, co się działo na rynku, robiliśmy z Pawłem o tym też materiały. Ma 6 godzin ten materiał, obejrzyjcie sobie więc tam. Wsparcie społeczności jakby jest jak najbardziej też... Rozumiem, czemu wsparcie społeczności, bo znowu w tamtym materiale mówiliśmy, jak nagle jest zdziwienie, jak przechodzisz z gry, która ma wyjebane na wsparcie społeczności, a gry, która ma naprawdę solidne wsparcie społeczności do tego, żeby nawet w grze nie było nękania. Żeby bardzo dbać o to, żeby w grze nie było toksyczności, żeby nie było... Kiedy przychodzisz do gry, kiedy jesteś totalnie przyzwyczajony, że jak grałeś w sieciówkę, inną na przykład, która dostała nagrodę za najlepszy esport po raz kolejny, jaką jest League of Legends. I po prostu jesteś z góry nastawiony, to jest gra sieciowa, gdzie jest czat, więc jest dużo graczy, jest anonimowość. Wiadomo, że jak popełnisz błąd, to cię zjadą. I fakt, że masz takie wsparcie community, gdzie jest idea taka, że że jest dbane o to, że nie można kogoś nękać, nie można kogoś obrażać za to, że mu gorzej idzie, czy coś w tym rodzaju, i jak to działa pozytywnie na społeczność, to jesteś pod wrażeniem. Więc ja się oczywiście cieszę z wsparcia, że to jest najlepiej, bo to jest świetnie wspierana gra i dlatego ta statuetka też jest fajna. Aczkolwiek z góry mówię dla wszystkich, których mogłem kiedykolwiek zachęcić do grania w Final Fantasy. Poczekajcie. Nie grajcie teraz w Final Fantasy. Jest dalej, nowy dodatek jest fantastyczny, ale z Agnieszką gramy głównie w weekendy, kiedy możemy pograć po nocy. Bo dla jasności powiem, dzisiaj o 12 mniej więcej odpaliliśmy grę, żeby, no, wiedzieliśmy, że za godzinkę dwie pogramy, więc było 1000 osób w kolejce. Ja się zalogowałem, ją wywaliło z kolejki, po czasie próby dostania się z powrotem. Nagrywamy to po okolicach 19, ona gdzieś koło 18.30 weszła. Więc ta gra ma darmowy trial,
nie jesteście w stanie zagrać na darmowym trialu, chyba że gracie po północy. Mhm. Więc fajnie, że ma duże wsparcie, fajnie, że ma wielkie zainteresowanie popularności, fajnie, że ludzie wchodzą, ale przychodzi ich dużo za dużo, jak na tę grę i nie da się grać. No i chciałbym powiedzieć, że no musimy tutaj niestety oddać, ja nie mam z tym żadnego absolutnie problemu, uważam, że zasłużony, no ale w Best Ongoing Game Final Fantasy pobiło Apex Legends, a w Best Community Support pobiło Destiny 2, o ile pamiętam, więc mhm. My teraz z Radkiem będziemy musieli Oskarowi postawić czekoladę. No, ja mu no postawię tak, czekoladę tak na głowie. No, no cóż, to Apex najlepszy, ale dobra, w tym roku ci oddaję, niech tam jakoś nagrodę ma. No i nie wiem, czy Apex był nominowany jako e-sportowa, czy nie, bo nie wiem, czy ma scenę e-sportową. A nie pamiętam. Natomiast i to taką, kurczę, super fajnie ciężko się ogląda, mi się, ale ciężko się kłócić z tym, że League of Legends dalej jest najbardziej wspierane. Jeśli chodzi o rozbudowanie, no to... Znaczy, i ma najlepsze eventy e-sportowe, mają te wszystkie cinematiki do eventów, wiesz, te wszystkie rzeczy, to... Mnie tak tylko dodam osobiście, super ciepło jest w serduszko, jak widzę te nagrody dla Finala, również dlatego, że Final przecież to jest gra, która ma 10 lat i dopiero w ostatnim czasie tak wybuchła, w tym roku tak naprawdę, więc cieszy mnie to, że oni po prostu robili, przez 10 lat robili rzecz dobrze, mając konkurencję w postaci behemota, jakim jest World of Warcraft, i jak ten behemot się, dopiero jak ten behemot się przewrócił, to się okazało, że za nim stał taki mniejszy stworek, który robi wszystko to, co ten behemot robił źle, tylko robi dobrze i tylko po prostu ten behemot go zasłaniał. Więc jak widzę teraz wsparcie i jakby nagrodę dla Final Fantasy, że to, że oni w ciągu tych 10 lat nie zrezygnowali, nie dostawali żadnych nagród, nie olali tego, nie stwierdzili, dobra, chuj, lecimy na free to play z mikropłatnościami jakimiś czy czymś takim, tylko po prostu robili tę swoją rzecz, dobrze, solidnie, porządnie, przez te 10 lat robili te wsparcie i tak naprawdę dopiero teraz zaczynają zbierać cytryny, jak to się mówi, zbierasz cytryny, robisz lemoniadę, zbierać owoce generalnie tego, co się działo, gdzieś pogubiłem się po drodze. Zbieraj graczy i robić z nich lemoniadę. Robić lemoniadę z graczy, więc mnie to bardzo ucieszyło i super, bardzo się cieszę. Zdecydowanie najbardziej to właśnie zasługuje, nawet jakby w tym, nawet mimo, że uważam, że w Best Ongoing Game fajnie byłoby zobaczyć Destiny, bo ma super wsparcie, co contentem i tak dalej, ale myślę, że każda gra, która tutaj jest w tej kategorii, zasługuje na to, a Final Fantasy zasługuje najbardziej, więc super, bardzo się cieszę. Ale wszyscy byliśmy nominowani, więc... Tak. Ciekawie mnie... Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się podoba też, że właśnie mieliśmy tego potwora Blizzarda cały czas, który, wiesz, tam wszystkim rządził, dzielił, nie? Zawsze najlepsza firma. Widzimy, jak to się pospało. Firma. Najlepsza firma, wow. No, najlepsza. Ale mi się bardzo podoba właśnie... Rzeczy, które nie zestarzały się zbyt dobrze, nie? Blizzard najlepsza firma. Ja pamiętam od lat, jak Diablo wychodził i ten Blizzard nigdy nie zawiedzie. Oni nie mogą popełnić błędu. Jedna firma, która nigdy nie zawiodła ludzi, nie? Która zawsze wydaje dobre rzeczy. Blizzard. Zestarzało się to strasznie. A mi się bardzo podoba właśnie te filmy, które zapieprzały gdzieś na boku, nie? Żeby cały czas robić dobry content, cały czas konsekwentnie, jak na przykład Riot, nie? Który z League of Legends robił tak przez lata. Riot wiesz, ale też miał wszystkie, swoje. Wiesz, te wszystkie rzeczy, wiesz, reklamowe, nie? Te wszystkie, teraz Arcane i to wszystko, jak się ten Valoranta wydali, który też stał się wielkim hitem, nie? I no, ludzie w to grają i jest zajebiste, cały czas wspierane, nie? I działa. I to jest super, nie? Że jednak tak podchodzą do tego, nie? Żeby to cały czas się rozwijało, a nie no jak Blizzard, gdzie nie, kurde, tam chodzi, no, jakoś to chodzi. Blizzard miał wyjebane, uznaje, że są za duzi, żeby upaść. Po prostu już mamy 3-godzinny materiał o tym z Oskarem, już teraz nie zajmujemy tego czasu. Proszę. Ja chcę wspomnieć o innej grze, bo mnie to ciekawi, że najbardziej istotny społeczny tytuł Life is Strange True Colors. Nie wiem, dlaczego jest to najbardziej istotny społeczny, dlatego, że w to nie grałem, ale dla jasności grałem. A to jak poprzednie te Life. Grałem właśnie w poprzednie Life is Strange i było się bardzo podobało i było fantastyczne. Nie, no to są emocjonalne bomby, ja się nie dziwię. Więc zastanawiam się dokładnie, jeżeli ktoś grał, to możecie mi powiedzieć, na czym polega nagroda dla tej konkretnie części, bo parę razy już miałem, wiecie, po prostu, jak mówię, nie mogę grać we wszystko, a tu jeszcze tych Guardiansów zaraz właśnie chcę o nich zapytać, tak jak chcę jeszcze parę gier sprawdzić, ale gdzieś to jest na mojej liście dalej, żeby sprawdzić te gry, które oni robią, one tak, w taki fajny sposób łączą to, że są... Mówią ci rzeczy, ale jednocześnie nie są on the nose z tymi rzeczami. To nie jest gra o tej rzeczy, której po prostu grasz i wiesz, to ta gra mi próbuje to powiedzieć. Więc to jest ekstra. Pamiętam ten taki darmowy... Kurczę, co to było? To była taka darmowa, mała, krótka gra... Że jest superbohaterem. Tak, z tym dzieckiem, który chce zostać superbohaterem. Wow, to było tak... Ja się spodziewałem jakichś pozytywnych emocji dzieciaku, który chce zostać superbohaterem. Kurwa, jak to mnie uderzyło w twarz, nie? Autentycznie po prostu, wow. Więc ja uwielbiam jedyna przykra rzecz... Tą nagrodę dano podczas pre-show.
No. 30-minutowego pre-show pomiędzy reklamami, a pomiędzy rzeczami pani wyszło mówić, a tak naprawdę jest mamy nagrodę za największy, największy wpływ, proszę, odbierz to na razie, cześć. Bez żadnego jego przemówienia, bez niczego, po prostu... Co jest słabe, bo ja bardzo lubię właśnie tak, jak na przykład oni zawsze dodają ten motyw właśnie superbohatera, czy w pierwszej części cofanie czasu. Tak, no to napiszą tylko masz tak, to jest w tej części, jak rozumiem, Peaks, tylko cofanie czasu jeszcze, a potem się okazuje, że tam wiesz, emocje... Tam jest dużo więcej pod spodem, a tutaj jak rozumiem, ta dziewczyna widzi emocje, widzi kolory emocji i nie wiem, czy one na nią mogą wpływać, czy one może nim manipulować, tak jak mówię, nie grałem, ale to wyglądało naprawdę interesująco. I moje pytanie w takim razie jeszcze do Radka, bo jest najlepsza narracja Marvel Guardians of the Galaxy, co jest tak niesamowitym, ta gra jest tak niesamowitym zaskoczeniem, po tym jak Square Enix wydał rok wcześniej pewną inną grę z IP Marvela. Jezu, nie, ja tak podchodziłem jak wtedy, że pamiętasz jak były zwiastuny, nie? Pierwsze i wow, kurczę, będzie grało się... Tryhardowo. Totalnie ludzie po prostu nastawili się po tych Avengers, nie? Że to będzie super, słabe. Nie. To myślę, że to jest trochę w tym kierunku. Tak. A wiesz, tutaj jednak to robił ten Eidos Montreal, nie? Którzy, no to nie można tego, wiesz, był wydawcą, był Square Enix, tak. Nie? Ale ludzie to od razu wiązali z tym, że rok temu byli ci Avengers, którzy byli tragiczni. Po roku to widać dopiero. Ja byłem pewien, że to jest w ogóle koop jakiś, że to jest, tam masz te postaci, że to jest koopowe, a potem jak się dowiedziałem, że to nie jest koopowe, to miałem dlaczego to nie jest koopowe. To jest gra akcji, która też bierze troszkę z tych finali, że wiesz, w trakcie akcji, tylko nie masz tak, że zatrzymujesz grę i wydajesz polecenia, tylko w trakcie akcji to jest bardzo intuicyjne, nie? Że wydajesz polecenia swoim... 15 kumpom, była tak zrobiona. Tak. No, to w sumie... Więc oni już też poszli w tą stronę. I to jest super, nie? Bo to jest bardzo intuicyjne, tam każdy, wiesz, i to nie masz tak, że masz duży, jakieś to super rozbudowane, nie? Każdy z bohaterów, oprócz Petera Quilla, ma tam po 4 ataki, nie? Które możesz też wybierać szybko i oni sobie tam atakują. Quill też ma chyba 4 albo 5 jakoś tak, które sobie tam wybiera z tego kółeczka, ale to jest... I wiesz, i gameplay by jeszcze znudził się w którymś momencie, nie? Bo tam jednak sobie tutaj podlecisz Quillem, tu rzucisz jakieś granaty, postrzelasz... No, ale nagroda jest za narrację. Tak, a nagroda jest za narrację, bo w tej grze jest więcej cutscenek, więcej tego fabularnego mięsa niż samej gry, nie? I ona, dlatego to się nie nudzi, nie? Bo ty sobie postrzelasz, ale dostajesz kupę fajnej narracji skupionej na postaciach, nie? Tam się nie dość, że masz fajną fabułę, która ci porusza tyle rzeczy z kosmosu Marvela, że to jest masakra. Filmy tego jeszcze przez parę dobrych lat, nie? W taki sposób to nie poruszą, jak ta gra, nie? Masz, wiesz, Korpus Nova to jest tylko sam początek, nie? I całe jego rozbudowanie. To później wychodzi poza to dalej, nie? To jest super, ale przy tym to jest cały czas historia skupiona na emocjach, na tych postaciach, na tych, jak wiesz, jak ze sobą rozmawiają, na tych quipach, na tym wszystkim, no, jak na statku sobie na przykład siedzisz na tym Milano i możesz sobie pogadać z ludźmi, nie? Twoje decyzje, które są tam iluzoryczne, ale trochę lepiej załatwione niż na przykład te iluzoryczne decyzje w Mass Effectach, nie? Ale to też czujesz, że to są twoje decyzje, bo na przykład dziennik Quilla, gdzie on zapisuje te rzeczy, nie? I jak ty podejmiesz jakąś decyzję, to się zmienia w tym dzienniku. Już, wiesz, na poziomie takich pierdół czujesz, że tutaj się tworzy jakaś historia, nie? No i to, co oglądasz główne, nie? To jest super przedstawione, to jest bardzo filmowe. Ta gra mogłaby być spokojnie kolejną częścią filmowych Strażników, nie? Jakbyś się zdecydowali, żeby jednak nie robić nowych projektów, które są bardzo fajne, nie? I te relacje też troszkę inaczej działają w tej wersji i bardzo dobrze, nie? Ale jakby zrobili to po prostu jako kontynuację filmu, nie? Jakąś tam dodatkową przygodę Strażników tych filmowych, to by działało idealnie, bo tu jest humor ten taki ganowski zachowany, jest muzyka, wiesz, w trakcie walki sobie odpalasz zresztą muzykę, nie? I jak przegrywasz, to możesz właśnie odpalić tego Discmana Petera Quilla i jakaś muzyka, wiesz, z lat 80. zaczyna ci grać w tle. I wtedy to jest taki fan, jak napierdalasz te potwory, które też mają super projekty, nie? Niektóre są jak z Lovecrafta, że się można zesrać ze strachu. Albo masz jakieś żelowate kwadraciki, w których żyje jakieś metalowe coś tam, co się zmienia. Takie, to jest kwas na kwasie, nie? W tej grze cały czas. I bo ona wygląda przepięknie i ja jestem tak zaskoczony, nie? To była taka przygoda wielka. I mówię, jakby mi ktoś rok temu powiedział, że ci ludzie, którzy mi zepsuli, że tak powiem, Avengers, zrobił mi taką wydawca, grę ze strażnikami. Tak, wydawca, ale wiesz, ale to jest cały czas łączone, nie? Jest łączone, bo to są pieniądze. Nie oderwiesz w żaden sposób, dokładnie. To jestem, zaskoczony na maksa i za narrację w 100% powinno zostać. Wiesz, Deadloop ma bardzo fajną narrację i też fajnie ci przygodę pokazuje, ale strażnicy wygrywają tutaj na tylu poziomach. Wiesz, to możemy sobie zadać pytanie, czy wiesz, czy my jako ludzie jesteśmy tak naprawdę daleko od takich żelowych kwadracików, które w środku mają jakiś mechanizm, który się zmienia? W sumie nie bardzo, nie? Jakby tak, nie, tak z tego prościsz to. Dobra, jeśli chodzi o te nagrody, to chyba tyle mam jeszcze do powiedzenia. Wiem, że gdyby był z nami Adam, to pewnie wspomniałby o Metroid Dread, bo ja nawet słyszałem dużo o tym, jak ta gra została przyjęta. Natomiast
Coś wspominałeś jeszcze, Radek, o Genshin Impact czy czymś takim, ale... Znaczy tak, to za mobilną to się nie dziwię, bo to też ma fajne wsparcie. To jest taka przyjemna gra, którą sobie pograsz i jest milutko, okay. Już zeldowa. Tales of Arise dostało oczywiście kolejna część za najlepszy RPG. No to są też widać, że ten... No, że ta gra, jak tylko wychodzi nowa część, to ona zawsze będzie, wiesz, jakościowo dobra. Mamy Guilty Gear nowe, które muszę w końcu zagrać, bo ja kocham serię. Mamy nagrodę za ścieżkę dźwiękową dla Nira, co było pewne, zupełnie, bo Okabe jest fantastyczny. No i wtedy, wiesz, tutaj jest dużo naprawdę fajnych wyborów. Ja jestem ciekaw bardzo tego Returnala, który dostał za grę akcji, bo nie grałem w to jeszcze. W ogóle ja myślałem, że tego jeszcze nie ma. Byłem pewien, że to dopiero ma wyjść. Nie, wiesz, to w ogóle w bundlach wychodziło na PS5, nie? Tylko szybko się rozeszło, nie? I zniknęło. A chciałem bundla kupić w ogóle z tą grą, nie? Bo ona wygląda fantastycznie. Sam pomysł na tą grę, nie? Że jesteś gdzieś na obcej planecie, w ogóle zagubiony, dzieją się te dziwne rzeczy, to jest coś tak fajnego. No właśnie, to jest takie bardzo weird. Ale to jest straszne, czy to jest takie z takiego niestraszne? Jest trochę straszne. Jest straszne. To nie, jest w taki fajny sposób straszny, że ja zagram. Ten mój ulubiony fajny ten sposób straszny. Wiesz co, kilka takich moich uwag, jak sobie przeglądam. To tak, Best Team Strategy, Age of Empires 4. Tak, bardzo dobrze. Najlepsza gra akcji, to, że jest nominowany Far Cry 6. Kurwa jak, w sensie grałem w tę grę. Rozumiem, że są fani Far Cry'a i ci fani od Far Cry'a oczekują, że Far Cry kolejny będzie po prostu Far Cry'em, tylko będzie miał trochę lepszą grafikę. Ale ta gra, jak się w nią gra, nieironicznie, ja nie umiem w tą grę grać nieironicznie, to jakie tam jest AI, co tam się dzieje, kurwa, jakieś konie biegają po polach, jakby... to jest jak parodia gry momentami, możesz kogoś na przykład, swojego NPC-a zatłuc kluczem, a potem udzielić mu pierwszej pomocy i on pyta, o co ci chodzi, co się dzieje, nie? Tak, i to jest po prostu momentami, jak siedziałem i po prostu pouśmiałem się grając, może dlatego jest najlepszym. Patrzę, czy coś jeszcze jest takiego, co może być Content Creator of the Year. Co to jest? Milenialsi, a nie to my. Milenialsi to my jesteśmy. I Elden Ring jako najbardziej oczekiwana gra. Przebiła God of War, Ragnarok, Horizon. Co rozumiem, bo fanów Soulsów jest wystarczająco Zeldy. Dużo. Tak, ja nie czekam. Ale, też nie czekam, ale rozumiem hype i to, że to są kolejne Soulsy dla fanów Soulsów. Tak, widziałem gameplay z tej gry, to jest kompletnie gatunek, którego nie tylko nie rozumiem, ale wręcz patrzę z dużym dystansem na ludzi, którzy go lubią. Mam takie, no dobra. Ale naprawdę lubisz, tak? Nie wiem, co myśleć o tobie osobo, ale gra wygląda naprawdę super i mam takie wrażenie, że to jest takie grono ludzi, którego mówię. Ja osobiście nie rozumiem, ale fajnie, że ono istnieje, sobie, że mają te swoje gry dla siebie tak konkretnie. I wygląda na to, że to grono jest super podjarane tą grą, więc ja się cieszę ich radością, której po pracy nie podzielam. I ta gra wygląda, jak inna osoba gra, która potrafi w tę grę grać, to wygląda naprawdę bardzo fajnie, jak się patrzy na gameplay. Ja absolutnie rozumiem, czemu ze wszystkich gier ta jest wybrana jako najbardziej oczekiwana. Jestem to w pełni w stanie zrozumieć. Dla jasności na przykład to jest ten głos, w którym popular vote ma sens. Bardzo. I ostatnio oglądałem, jak mój kumpel, Krzysiek Maj, którego pozdrawiam, robił live'a u siebie. O, super, dzięki. Na pewno przekażę mu, nie? Nie znam, ale pozdrawiam. Może nie oglądać. Nie, skoro go pozdrawiasz nie, teraz, nie, to może... Tak, bo może ogląda. Nie, mama swój kanał, nie, i ostatnio grał, właśnie teraz live'y robi z Dark Souls trójki, nie? A wiem, on robi live'y z Warhammera też. Tak. On ma bardzo fajny kanał, nie? Krzysztof jest bardzo spoko. I 5 godzin grał w Dark Souls 3 i miał licznik, ile razy ginie, nie? I on był tak wkurwiony w którymś momencie, nie? Że tam już rzucał wszystkim, nie? Ja bym nie mógł, ja bym zawału dostał, jakbym miał to w dużej grać. Jakieś próbowałem grać w Soulsy, ale to nie jest na moje nerwy po prostu. Ja grałem w Sekiro, które podobno są Souls Light i miałem dość. Ale nie ze względu na walki, bo mnie nawet jarało to, jak walczyłem z... rycerzem w zbroi, któremu nie zdawałeś żadnych ciosów i musiałeś tak go obejść, żeby on spadł w przepaść, bo tylko tak mogłeś go pokonać. Nawet mnie to jarało, nie, ja lubię takie walki. Ja jak grałem w God of War'a tego ostatniego, to celowo poszedłem na królową Walkirii przed przejściem gry, gdzie nie masz ostatnich broni i do trzeciej w nocy z nią walczyłem, miałem super fan zarypaniem jej, więc do mnie wbrew pozorom te gry powinny trafiać. Problem polega na tym, że wokół samej walki z bossem jest cała masa takich dodatkowych elementów w tych grach, która jeszcze to dokręca, wiesz, pamiętam, ten element, i tego nie to, potrafię że, już. Wiesz, boss mnie pokonał, więc teraz bij 20 minut te inne mobki Sekiro dookoła. Sekiro to miało, dokładnie. Ja wtedy zanim dojdziesz, że mam dość. Bossa, ja tak, one są dla mnie już trywialne, już kurwa znam to na pamięć. Tak, ale... Mogę tego bossa próbować w kółko, spoko, ale... W Sekiro było tak, że tak było dokładnie i dokładnie ja miałem to i dlatego przestałem grać, bo
uwielbiałem walkę z tymi bossami, ale za każdym musiałem do nich dobiegać. Mało tego, musiałeś te trywialne mobki pokonywać, ale jeśli przypadkiem przysnąłeś, bo już robisz to 10 raz, a mobek cię jakiś chlaśnie w plecy, to automatycznie masz 1/3 życia mniej, bo one biją jak kafary i idziesz na bossa w gorszych warunkach. Jak już robisz kurwa 15 raz tą samą rzecz, te trywialne mobki, żeby dojść do bossa, to już lecisz szybko. Dobra, kurwa, chuj, tak. Dobra, już chcę do tego bossa dolecieć, nie? Szybko, błąd. Więc zaczynasz popełniać głupie błędy i już wtedy wiesz, że ten boss jest stąd. Trudniejszy. I musisz po prostu, więc musisz tak naprawdę na pełnym skupieniu grać nawet te rzeczy, które są proste dla ciebie, bo... Tak. I to mnie. Fajnie, że są ludzie, których to bawi. Tak, więc cieszymy się przez szczęście wszystkich. W pełni rozumiem, czemu to ludzi bawi, nie? Bo jednak jeśli się w to wciągniesz, to działa na 100%. Ja nie potrafiłem. Tak, rozumiem, jeżeli ktoś czerpie z tego radość, jakby rozumiem, jak działa ten mechanizm, ale u mnie tak, go tak, ale wiesz, ja to mam samo teraz w Apexie, nie? Gdzie też tam dostaję wpierdol od tych ludzi, którzy mają, wiesz, tam grają od 3 lat i są zajebiści, skaczą po ścianach, robią salta, wiesz, mortale i wszystkie takie rzeczy. I też odpalam następną grę, nie? Teraz będzie lepiej, Tylko, że każda z tych gier jest inna, nie? Tak, A tutaj masz to samo, no. Ta powtarzalność, to mnie. Rozgadaliśmy się, więc będę u niej jeden na 2 materiały. Drugi będzie o zwiastunach, a ten o nagrodach tutaj kończymy. Więc oczywiście zachęcamy was do dyskusji o nagrodach, o tym jak wy to widzicie, czy zasłużone, niezasłużone, co sądzicie o tych grach. Nasze wrażenie jest generalnie takie, że z gier, które znamy, albo mieliśmy chwilową z nimi styczność, albo możemy ocenić nie grając, jak na przykład art design, nie? Po prostu patrzę na tą grę. Generalnie to są bardzo, bardzo ciekawie przyznane nagrody. Bardzo, bardzo konkretnie, bez jakiegoś dawania Far Cry'owi 6 jakiejś nagrody, żeby była. To jest taka lista, że są gry, albo które uważam, że zasłużyły, bo nie grałem, albo są takie gry, w które nie grałem, ale chcę zobaczyć, nie? Nie ma takiej gry, która mnie na przykład, jakoś zupełnie nie obchodzi, nie? Właśnie mamy te Returnale, wszystkie Metroid Dread, które chcę zagrać kiedyś. Kurczę, nagrody dla Finala to jest po prostu jak film... Wiesz, taki film o tym typie, który ciężko pracuje. Całe życie ma niego nie widział. To jest Rocky, ale już Blizzard, Blizzard to jest Ivan Drago, wiesz, oni go tam pompują. To jest jego własna buta, wiesz, tak, no totalnie, to jest jakiś ten Karate Kid, nie? To jest totalnie, Karate Kid bardziej pasuje nawet. Blizzard to Johnny, ale wczesny, bo Cobra Kai jest fajny, ale... Cobra Kai też będzie, wiesz, Blizzard po tych zmianach tam, wiesz, ten wszystkich najwyższych szczeblach, jeśli będą, nie? To będzie taki stary, zmęczony. Patrzy, no. O, damn you! I widzisz i billboardy Finala wszędzie dookoła. Tylko nie. Migotki wszędzie, kurwa, ludzie z uszami. A oni jadą tym starym samochodem. A on trenuje, tego Overwatcha 2, nie? Połamanego małego chłopaka, nie? Żeby go wyciągnąć na ludzi. Dobra. Więc to tutaj dziękujemy Pawłowi oczywiście za wpadnięcie i pogadanie o grach, bo brakuje nam ludzi, z którymi można pogadać o grach. Więc tak jak mówię, zapraszam do kolejnego materiału, gdzie sobie pogadamy już o zapowiedziach, które się pojawiły, a trochę ich było. Że dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hej.